Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tata Steel, bardzo silny turniej w Holandii, w którym bierze udział między innymi też nasz rodak Jan Krzysztof Duda. Partia pomiędzy Magnusem Carlsenem a Aniszem Giri niezwykle ciekawa, partia katalońska. No, muszę powiedzieć, że no Tutaj dużo się fajnych rzeczy wydarzyło, nie chcę też za dużo zdradzać, przejdę już do analizy, ale muszę powiedzieć, że Magnus zadeklarował, że no chce zdobyć w, swoim, w swojej karierze szachowej ranking 2900. No to by był na pewno rekord rekordów. Do tego rankingu naprawdę mu niby niewiele brakuje, ale te oczka zdobywa się tak ciężko, już na tym etapie, gdy on ma przewagę ponad 60 oczek nad drugim zawodnikiem na świecie. No i przejdźmy może tutaj do analizy. Jestem ciekawy, właśnie czy Magnus ten cel osiągnie, ale jest to jakiś y, czynnik motywacyjny z jego strony na pewno. Partia rozpoczęła się ruchem D4, skoczek F6, posunięcie C4, E6, skoczek F3, D5 i Magnus zagrywa posunięcie G3, czyli przechodzi właśnie do partii katalońskiej, zresztą dosyć popularnej w dzisiejszych czasach. Goniec zagrywa na E7, Goniec na G2. Roszada, roszada tutaj po dżentelmańsku schowane króle. No i białe czarne postanowiły wybić pionka na C4 i zaczyna się tutaj ciekawa akcja. Otóż mistrz świata zagrywa ruch, który jest ruchem dosyć rzadkim, ale pewnie już nieco przebadanym. Kiedyś widziałem to posunięcie, jak zagrywał Lewon Aronian też zawodnik ze ścisłej czołówki światowej i jest to ruch skoczek na A3. Troszkę antypozycyjne posunięcie, jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład zawodników, którzy rozpoczynają swoją przygodę z szachami, no bo kto tutaj chce zagrywać pionkiem czy skoczkiem na bandę? Z reguły są to złe ruchy, ale na wyższym poziomie troszkę inne reguły panują. Znaczy, chodzi mi o to, że inne strategiczne podejście jest dosyć głębokie i daleko wiodące warianty na pewno były rozpracowane przez Białe w tym momencie. Poskoczek A3, no plan jest prosty: chcemy zbić. Na C4 no i skoczki z F3 i na C4 świetnie kontrolują pole E5. Ten skoczek z C4 głównie y, znaczy z reguły stałby się dobrą figurą, no ale czarne mają prawo zbić tego skoczka, tak też się dzieje. Pionek zbił na A3. No i teraz y, podsumowując tę sytuację, białe mają parę gońców, co jest atutem, y, lecz mają pionka mniej chwilowo i zdwojone pionki. Teoretycznie to też jest słabość, ale z praktycznego punktu widzenia, pamiętajmy, że są też plusy takich pozycji. Zawsze są plusy, zawsze są minusy. Wygrywa ta strona, która potrafi te plusy, te minusy zamienić też na plusy. Dobra, ale dosyć już tych, tego gadania z tymi plusami. Lecimy dalej z partią. Goniec D7. Bardzo ładny ruch, który powoduje, że chcemy na przykład spróbować zagrać B5. Ewentualnie ten goniec w ogóle chce się bardzo fajnie ustawić na pole C6. Zwykle Zwykle goniec białopolowy czarnych, jeżeli tu jest przymknięty, no to ciężko go wyprowadzać. Wiemy to na, pe na pewno z obrony francuskiej, e, która jest dosyć trudnym debiutem i zwykle, zwykle jest problem z gońcem C8. E, w tym momencie goniec D7, posunięcie A4. Y, no, ruch właśnie. Y, na pewno zapobiegający posunięciu b5, ale z drugiej strony przyjemny i pożyteczny ruch, dlatego że goniec chce zagrać na a3 i mieć aktywność na e, diagonali a3, f8, goniec na c6, goniec a3 z atakiem na wieżę, wieża biedna musi zagrać na e8 e, i hetman c2. Hetman c2, Chce zbić pionka i sprytne zagranie skoczek z B na D7. Dlaczego sprytne? Otóż, jeżeli wzięlibyśmy pionka na C4, to skoczek B6 i czarne bez żadnych problemów koszą kolejnego pionka, a białymi tu za bardzo nie ma jakiejś rekompensaty, aczkolwiek e, sprawdźmy co się wydarzyło otóż Magnus zagrał wieża AC1 zwróćmy uwagę, że wyczekał opcję zbicia pionka na C4, tutaj e, no, prawdopodobnie jakiś ruch goniec D5 może być przyszykowany, żeby mocniej bronić piona, ale pamiętajmy, że mamy opcję na przykład wieża E1 z próbą zagrania E4 e, skoczek D2 z próbą zbicia tutaj na C4 tutaj już wymiana może nastąpić no, i tak naprawdę yy, pionki by się wyrównały, a białe miałyby taką opcję na wolnych liniach. Mi się to szczerze mówiąc bardzo podoba białymi, ale uwaga, tutaj aniż Giri nie ma złej pozycji absolutnie. To jest pozycja według silnika totalnie równa. Yy, no, ale układ yy, struktury jest zupełnie inny, więc to też nie tak łatwo stwierdzić, jeżeli grają ludzie. Yy, powierza AC1 tutaj. Nastąpiło A6, Hetman teraz zbił na C4. Zauważmy, że czarne mogą zagrać skoczek B6. Tak też się dzieje i tutaj ginie pionek. I tak też się dzieje, Hetman na C3. W zasadzie nie rozumiem tego posunięcia, bo skoczek zbija tutaj na A4 i Hetman zagrywa na B3. Trochę ten Hetman potańczył. Kompletnie nie rozumiem idei mistrza świata. Ja mogę tylko przypuszczać, że głównie chodziło o to, żeby może... To znaczy tak, ten pionek i tak leciał generalnie, jakbyśmy zbili na C4, a tak poszło. Tutaj jakby skoczek zagrał na B6. Ja nie widzę rekompensaty jakiejś wielkiej dla białych. Mogę tylko y, mniemać, że jednak te wolne linie, tutaj i nacisk, taki pośredni na pionki, może coś rekompensować, ale nie widzę żadnych słabości. Mistrz świata to mistrz świata. Pewnie widział, pewnie miał też tę te pozycję w domu y, analizowaną, tak przypuszczam, bo y, takie klasy zawodnicy bardzo daleko y, brnął w warianty i nie wiem, co w tej sytuacji. Białe tu mogły uzyskać i jaki byłby plan. Ciężko mi naprawdę stwierdzić. Przypuszczam, że można próbować grać wieżą i ustawić skoczka, tak klasycznie. Żeby wymienić jednak tego gońca i uderzać w te piony. Tak mi się wydaje, ale. Aniż Gili postanowił zagrać Hetmanem na D5. Co się spotkało z. No, bardzo ciekawą odpowiedzią Mistrza Świata. Muszę przyznać, że odpowiedź jest niezwykle odważna. Ale przypuszczam, że też to mogło być analizowane. Jest to posunięcie wieża, bije na C6. Tak, moi drodzy, taki ruch nastąpił. Bardzo ciekawy ruch. Otóż no, nie można wymienić Hetmanów, bo odbijamy pionkiem. Tutaj po wymianie jest wybicie skoczka, sprawa jest jasna. Dwie lekkie figury zawierze, białe sobie spokojnie technicznie radzą w tej sytuacji. No więc po wybiciu zbija Hetman i wydaje się, że wszystko ok, bo jest brudny skoczek. I tak też się dzieje. E, pozycja jest teoretycznie równa według silnika. Tutaj Skoczek zagrywa na E5 bardzo takie fajne zagranie, bo i goniec, i, hetman, e, goniec, i skoczek atakują Hetmana. Hetman B5, wszystko się broni e, i Magnus zagrywa Hetman C2. Same najlepsze ruchy zagrywają w, tej, w tym momencie białe. Jednakże Aniż Giri popełnia taką małą niedokładność. Ale kto mi powie, dlaczego skoczek D5 jest niedokładnością? Czy to jest tak naturalne posunięcie, tak fantastyczny ruch z ludzkiego, z ludzkiego punktu widzenia, że przecież zamykam gońca, zdobyłem jakość i próbuję tutaj wykorzystać przewagę. Ten ruch najlepszy nie jest. Ja tylko pokażę, jak można by było zagrać lepiej czarnymi, żeby. E, no, Wprost powiem, uzyskać remisową sytuację. Poskoczek B6 goniec mógłby zbić pionka, ale jaki tutaj ludzki mózg pozwoliłby na wybicie pionka z atakiem na wieżę i potem widełki ewentualne, żeby tutaj białe odzyskały materiał? Ja tego nie pojmuję. To są naprawdę szachy na ekstremalnie wysokim poziomie, ale po skoczku C4. Goniec mógłby zbić, skoczek mógłby zbić. To są dosyć forsowne warianty. Hetman C6, żeby bronić i próbować wymieniać, i Hetman E2. To jest pozycja remisowa. Jestem ciekawy, czy Anish widział ten wariant i czy ten wariant mu odpowiadał. Bo tu się wszystko, absolutnie wszystko się trzyma. No cóż, w pozycji. Nastąpiło skoczek D5. Na co Magnus odpowiedział wieża B1? Zauważmy, że białe mają jakość mniej i pionka mniej. To jest dużo, ale przewaga już się wyklarowała po stronie białych. Plus 1, ponad plus 1. Hetman zagrywa na A5. Tylko, że ocena silnika ja zawsze powtarzam, to jest jedno, a my spróbujmy wykorzystać to. To jest druga i trudniejsza sprawa. W tym momencie goniec zbił skoczka. Pragnę tutaj pokazać, że goniec 4 byłoby też bardzo ciekawe, z tego względu, że może nastąpić bardzo fajna pułapka, a mianowicie H6. Po tym ruchu dajemy mata w dwóch posunięciach, jak to zrobić. Otóż bardzo fajny mat, goniec H7, król musi zagrać na H8 i skoczek F7. Piękny mat. No oczywiście taki mat by nie nastąpił, raczej nie sądzę. G6 raczej bardziej byłoby fajne. I tutaj chodzi o to, że wybijamy teraz, i tutaj by było wybicie. I cały myk polega na tym, że tutaj czarne pola są osłabione. Można tak to domniemać, że tutaj białe osiągnęłyby swój cel, ale Magnus wybił to od razu na D5, co też jest niezłą opcją znaczy, też jest dobrą opcją. Pionek musiał wybić, i wieża wybiła na B7. Widzimy zbieranie żniwa przez białe. Pozycja jest bardzo trudna dla czarnych. Nie potrafię określić, jak grać, żeby utrzymać tutaj te pozycje. Otóż można by było na przykład zagrać skoczek c3, ale jest goniec b4 i bardzo mi się to nie podoba dla czarnych. No ale to jest według silnika rekomendacja najlepsza. Tutaj po hetman a2, hetman by wybił, mógłby nastąpić szach, król g2, szach, kolejny mógłby nastąpić skoczek f3. Techniczna pozycja, białe dwie figury za wieżę. Myślę, że bez problemu by wygrały. No ale powieża B7, pionek zagrał na C5, i to nie jest najlepsze posunięcie. Spróbujmy zagrać białymi, żeby ten ruch wykorzystać. Otóż Magnus zagrał Hetman F5. Zobaczcie, wszystkie siły koncentrują się na polu F7. Robi się gorąco. Hetman wszedł, bo chce dać po prostu szacha i potem mata. Sprawa prosta. Wieża zagrywa na F8. I skoczek pięknie zbija na f5. Magnus tutaj, e, no, pokazuje klasę jednak e, mistrza świata. Naprawdę trzeba przyznać, że, e, no, ta, taka partia robi wrażenie. Jedna mała niedokładność czarnych i już pozycja zaczyna się sypać. Hetman d8, podskoczka, ale nie można zbić skoczka, bo wieża zbija na f7. Nadal pozycja białych jest e, niby lepsza, ale to już czarne z praktycznego punktu widzenia ma jakieś tam szanse obrony, więc, no, to raczej nie działa dla białych. Tutaj białe wybiły na c5, groźby są zawsze silniejsze niż jej wykonanie, pionek robi karierę, goniec robi karierę, grozi ruch c6, no to jest bardzo ciężka sytuacja. Hetman zagrał na f6, próba wymiany hetmanów w ataku to jakiś ratunek może, może być jakimś ratunkiem dla Giriego, jednak nastąpiła wymiana tak po prostu Skoczek H6, król H8, jedyne. Zobaczcie, wieża i skoczek bardzo dobrze współpracują. Nie pozwalają tutaj królowi za, za bardzo poszaleć. Czasami jak goniec włączy się do gry i tutaj będzie uderzał, to też będzie niebezpiecznie. W tym momencie C6 nastąpiło z atakiem na wieżę. Wieża z F na C8, normalny odruch. I C7. To pozycję, taką pozycję trzeba dobrze przeliczyć. Magnus tutaj, no, jak patrzyłem na transmisji, Wykazywał już znudzenie, bo widział, że wygrywa, aczkolwiek no, trzeba bardzo jeszcze do końca uważać. Skoczek zagrywa na C3 i koniec B2. Zobaczcie, że nawet nie boi się wybicia na E2 z szachem. Otóż, jakby nastąpiło wybicie, to król F1 i skoczek za bardzo nie ma odejść, a jak król zagrywa na G7, to skoczek F5, król G6 to na E7 widełki, wygrywamy materiał, a jeżeli król F7, to po prostu zbijamy skoczka po temacie. No, totalnie wygrana pozycja białych. Jednakże po goniec B2 nastąpiło, nastąpiło D4, no i Magnus dał kulturalnego szacha. Król zagrał na G7, skoczek D6. Chcemy odbić oczywiście jakoś, to jest naturalna rzecz. Gramy tutaj już na materiał białymi. Król zagrywa na G6. Jeżeli skoczek by wybił na E2, no król F1, znowu podskoczka. To są proste ruchy, skoczek musiałby wrócić na to samo miejsce i po wybiciu, po wybiciu jest król E2, żeby być tutaj w kwadracie pionka, tak żeby pionek nam nie uciekł do pola przemiany. O, tak to może ładnie wygląda. Więc po król E2, w następnym ruchu zbijamy wieżę, podchodzimy po pionka i wieżówka jest totalnie wygrana ze względu na większą ilość pionków tyle w temacie. Ok. Po skoczek D6 tutaj król zagrał na G6, na co Magnus. Król F1, skoczek na B5, jakaś próba właśnie wygonienia tego skoczka, ale skoczek zbi zbija oczywiście wieżę, wieża C8 i y, forsowny ruch oczywiście A4, skoczek C7, goniec zbił na D4 i skoczek E6 zagrał na końca, goniec E3. Moi drodzy, wieście lub nie, aniż giri w tej sytuacji poddał partię. Dwa pionki więcej, goniec jest lepszy w tej sytuacji, ogranicza skoczka yy, i pełne zaufanie do mistrza świata. Ja się zgadzam, bo tutaj kompletnie nie ma co grać na tym poziomie, oczywiście. Powieża po na przykład C4 moglibyśmy zagrać A5, a powierza A4 moglibyśmy zagrać wieżą na B6. Myślę, że to są najprostsze rozwiązania. Po skoczek C7, aby bronić piona, można by było zagrać wieża. C6, poskoczek D5, zbijamy, jeśli zbijają nam gońca świetnego, psują nam strukturę, nie ma to znaczenia, przewaga pionkowa jest na tyle duża, że wieżówka jest już gładziutko wygrana. No trzeba przyznać, że ta partia zrobiła ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie, gdyż no mistrz świata tutaj nieźle, nieźle poświęcił jakość, nieźle wypunktował przeciwnika, wykorzystał niedokładność i tyle w temacie. Dzięki serdeczne za oglądanie, pozdrawiam, cześć.